ustawy na to spotkanie właśnie tutaj, ponieważ nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę z tego, że ta galeria jest naprawdę wyjątkowa. Nie ma takiej galerii w Polsce. Ta wyjątkowa galeria to Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu, która zaprasza na równie wyjątkową wystawę. Prezentowane są na niej prace Haliny Nowickiej i Tomasza Klimczyka. Ta wystawa nie była planowana w planie rocznym na 2014. Została ona zorganizowana, można rzec, na życzenie publiczności. Przy poprzednich wernisażach spotykam się z takim pytaniem, a kiedy wystawa Haliny, a kiedy wystawa Tomka? Publiczność po prostu tęskni za tymi pracami. No i rzeczywiście można rzec, że w odpowiedzi udało się zrobić nawet nie jedną wspólną, jak przypuszczałam, ale dwie duże, odrębne, monolityczne wystawy, raz, dwa. Po raz pierwszy zdarzyło się, że autor zaplanowanej na luty wystawy musiał z niej zrezygnować. To trudne, bo artyści czekają na prezentację swoich prac w sieradzkim BWA nawet 2 lata. Jak się okazało, ta szacowna placówka może liczyć na zaprzyjaźnionych twórców. Jednak Halina Nowicka i Tomasz Klimczyk mieli niewiele czasu na przygotowanie wystawy. Stąd też jej tytuł, raz, dwa. Są to obrazy, które były na różnych wystawach, były w różnych galeriach w Polsce. I też obrazy, które są tak zwanym prywatnym magazynku w pracowni. One czekały właśnie na taką okazję, jak właśnie zorganizowanie tej wystawy tutaj w BWA. Tomasz Klimczyk urodził się w Krakowie, mieszka w Sieradzu, ale tworzy wszędzie. Jego malarstwo jest głęboko zakorzenione w koloryzmie polskim. Barwa przeplata się ze światłem. To jest malarstwo, które rzeczywiście jest mocno osadzone cały czas w krakowskim koloryzmie i w ogóle mieszkając tu już od 2000 roku, do naszej sieradzkiej rodzimej sztuki, czy też okołołódzkiej, wniósł powiew tego krakowskiego koloru, tej krakowskiej poezji. I rzeczywiście te cechy są w jego malarstwie widoczne cały czas. Artysta nie ogranicza się jednak do rodzimych pejzaży. Część obrazów to uchwycone z niezwykłą delikatnością i wrażliwością ciche zaułki hiszpańskich miasteczek czy greckich wiosek. Martwe natury nasycone miękkimi, ciepłymi kolorami emanują wewnętrznym światłem. Moja decyzja w ogóle, żeby zacząć malować, powstawała z przyczyny takiej, że kiedyś zobaczyłem wystawę mojego późniejszego profesora na Akademii. Teraz go nazywam mistrzem świętej pamięci profesora Zbysława Maciejewskiego. I on jakby właśnie otwierał nam, studentom, oczy na różne aspekty sztuki, kultury, ale też i współczesnego świata. Więc były też zachwyty, nie ukrywam, nad koloryzmem francuskim, nad właśnie poszukiwaniem i bawieniem się, właściwie można tak powiedzieć, kolorem. A też dążenie do tej świetlistości, do światła. Nieprzypadkowo prace Tomasza Klimczyka prezentowane są wspólnie z obrazami Haliny Nowickiej. Oboje przyznają, że wpływają nawzajem na swoją twórczość, szczególnie w doborze tematów. Czy to jest jakiś taki silny wpływ, czy jest możliwość utrzymania takiej własnej przestrzeni artystycznej, w którą nie przenikają wpływy tej drugiej osoby? Może odpowiem na to pytanie taką anegdotką, bo kiedyś wybraliśmy się na tak zwane zdjęcia, robienie pejzażów i Halinka miała aparat, ja miałem i robiliśmy zdjęcia. Po wróceniu, to jeszcze były czasy analogowe, po wywołaniu tych zdjęć, zrobieniu, okazało się, że mamy te same motywy, te same kadry i było już bez sensu chodzić z 2 aparatami, tylko zabieraliśmy jeden. To mówi o tym, że jakby spostrzegamy podobnie ten świat. Szukamy tego kawałka rzeczywistości podobnie, prawda? Tam właśnie musi być jakaś sensacja, jeśli chodzi kolorystyczna, albo właśnie jakieś światło, które później staramy się oddać w obrazach po prostu. No właśnie chciałam powiedzieć o 2 aparatach. Nie wiedziałam skąd był ten temat. My się nie zastanawiamy nad tym, żeby utrzymać jakiś dystans artystyczny. W ogóle nie ma o tym mowy. Faktycznie ludzie często, zdarza się, że mylą nasze prace.
co bardzo mnie dziwi, dlatego że posługujemy się zupełnie różnymi technikami. Jesteśmy tylko podobni tak duchowo i mamy podobne spojrzenie na świat, podobnie postrzegamy światło i podobnie kadrujemy temat. No cóż, spotkaliśmy się w życiu, malujemy przy jednym stole, nie da się uniknąć jakichś tam podobieństw, ale generalnie jeśli chodzi o spojrzenie warsztatowe na nasze obrazy, są całkiem różne techniki. Jednym z elementów wyróżniających malarstwo Haliny Nowickiej jest efekt zamglenia pojawiający się na większości prac. Prostota i brak zadęcia przeradza się w bogactwo doznań docierających do odbiorcy. Ktoś tutaj był 2 dni temu, oglądał te prace i mówi, ile światła. No zawsze Halina była malarką światła i teraz te obrazy nadal jeszcze penetruje ten sam problem, ten sam temat. Natomiast mamy tutaj też figuralną kompozycję, która już troszeczkę zahacza o sprawy, można rzec, transcendentalne. Tej transcendencji artystka poszukuje wokół siebie, w każdym miejscu i chwili. Na jednym płótnie to zalana popołudniowym słońcem weranda, na innym smuga światła na wodzie. Najdrobniejszy okruch światła czy niepozorny chwast może stać się dla Haliny Nowickiej inspiracją. No to prawda, że najbardziej inspirują chwasty na łęgach, a nie jakieś uporządkowane ogrody. No ja tak mam. Lubię taką przypadkowość pejzażu i takie zaatakowanie motywu. Lubię się wzruszyć czymś i to jest takim powodem do tego, żeby to właśnie wzruszenie jest takim powodem, żeby jakiś fragment pejzażu namalować. Człowiek cię nie wzrusza, bo człowieka jest bardzo mało w tym. Człowiek jest bardzo skomplikowaną konstrukcją. Oczywiście, że człowiek mnie wzrusza. I właściwie malując człowieka, o to samo mi chodzi, o co mi chodzi w tych pejzażach. O to, żeby pokazać to drugie dno, nie powierzchowność, nie taki ogląd z góry, tylko jednak wniknięcie w klimat, w nastrój, w atmosferę. To poszukiwanie widoczne jest w nielicznych portretach prezentowanych na wystawie. Zarówno Halina Nowicka, jak i Tomasz Klimczyk odkrywają przed widzami świat. Nie próbują przywiązywać się do miejsca, w którym żyją. Generalnie nie czuję przynależności do żadnego miejsca, nie czuję korzeni. Ale absolutnie czuję przynależność swoją polską i jestem bardzo patriotycznie usposobiona, co często wyrażam nawet w tych obrazach, bo właściwie ukazują one miłość do naszego polskiego krajobrazu. Myślę, że czuję się artystą. Nie zastanawiam się nad tym, czy krakowskim, czy sieradzkim. Myślę, że jak najbardziej współczesnym. Bardzo wyraźnie widać, oglądając teraz tę wystawę, jak dalece jednak zmienia się wrażliwość, umiejętność patrzenia na przyrodę, na naturę, bo głównie ona jest tematem tych prac. Artysta dobry, artysta mądry, zawsze stara się iść do przodu i na pewno wystawa ta jest tego dowodem. Niełatwo jednak znaleźć słowa nietrącące banałem, które pozwoliłyby opisać uczucia towarzyszące oglądaniu prac Haliny Nowickiej i Tomasza Klimczyka. Jest wśród nich tęsknota za pięknem, czy może raczej umiejętnością dostrzegania go wokół. Są zauroczenia miejscami z pozoru zwykłymi i dostępnymi dla każdego. Do końca lutego każdy może dać się zauroczyć wystawie Raz, Dwa w Biurze Wystaw Artystycznych w Sieradzu.